Cześć, sezon na koszenie trawy jeszcze się nie rozpoczął, ale zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym zrobię dzisiaj taki krótki test tarczy ochronnej ostrza w kształcie gwiazdy. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tarczą ochronną, to link do niej wstawiam pod filmem. Może to być ochrona dowolnej tarczy, na przykład trójzęba. Czyli na przykład nie wkładamy najpierw ostrze, a potem tą tarczę gwiazdę. Tarcza gwiazda jest łożyskowana, więc na przykład możemy ją przyłożyć do podłoża i ona wtedy będzie stała w miejscu i ostrze będzie się normalnie kręcić. Tutaj widać, jak się kręci łożysko. Gwiazda ma średnicę 32 cm, więc powinno się zakładać do niej ostrza nieprzekraczające tego rozmiaru. Może to być na przykład standardowych rozmiarów trójząb. Może to być tarcza łańcuchowa. Ten RK300 jest trochę za szeroki. Lepszy byłby rozmiar mniejszy. Próbę zrobię na tej oto tarczy. Gwiazda jest ze stali. Wydaje się dość solidna. Blacha jest o grubości około 1,5 mm. Tarcza ma ochronić przed wjechaniem ostrza w jakieś krawężniki, kamienie, drzewa. Na pewno bym uważał z małymi drzewkami i krzakami, ponieważ między ramiona wydaje mi się, że może wejść jakiś konar. Tak, teraz widzicie. Ale tyle w teorii. Założę ją teraz na kosę i zobaczymy, jak będzie w praktyce. Odwróciłem kosę. Mam nadzieję, że paliwo mi nie wycieknie, bo tak będzie mi najłatwiej i najwygodniej montować zestaw. Najpierw wkładam ostrze. Teraz trzeba włożyć tą podkładkę, która jest w zestawie z kosą. I teraz wkładam i przykręcam gwiazdę. Przykręcam w lewo. Teraz muszę zablokować przykładnię i mogę dokręcić. Dość mocno. Kręci się niezależnie od ostrza. Używając kosy, nie zapominajcie o ochronie wzroku i słuchu. To mój nowy nabytek, jeśli chodzi o słuchawki. Bardzo fajnie tłumią. Zrobię też o nich kiedyś osobny odcinek. Jak widzieliście, trawa jeszcze nie wyrosła. Dzisiaj jest 19 marca i z tego powodu był to taki niepełny test, ale z tego co widzieliście, to tarcza gwiazda chroni ostrze. Jak kosiłem wzdłuż płotu czy wzdłuż grubszego drzewa, to tarcza gwiazda uniemożliwiała zetknięcie się ostrza z przeszkodą. Oczywiście w takich miejscach można kosić żyłką zamiast tarczą i wtedy niepotrzebna jest żadna
osłona, no ale może ktoś woli kosić akurat tarczą. Tak więc myślę, że jest to dobra idea, ale przetestuję jeszcze tą tarczę gwiazdę, gdy będzie trawa. W tym filmie to już wszystko, zostawcie proszę łapkę, będzie miło jeśli zostawicie komentarz, a w następnych filmach wrócę jeszcze do przyczepki towarowej, będzie również test takiej oto glebogryzarki, okres na uprawy się zbliża, a tymczasem dzięki za uwagę, cześć!